Szczęść Boże, Robert Knap, witam Państwa w programie Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem jest dziś pan Marcin Pallade, politolog. Witamy w studiu, Szczęść Boże. Szczęść Boże, dobry wieczór. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, jak pan ocenia ostatni slogan prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówi, że rozstrzygnijmy wybory w pierwszej turze? No to rozumiem, że to jest taki wariant już ostateczny, ponieważ wszystkie triki do tej pory stosowane przez sztab pana prezydenta Komorowskiego nie przyniosły efektu spodziewanego, czyli rozstrzygnięcia w pierwszej turze. W tej chwili schodzimy na poziom uświadomienia Polakom, że to musi być decyzja stricte ekonomiczna. Po co wydawać dodatkowe miliony? Lepiej wszystko rozstrzygnąć w pierwszej turze głosowania. Ale skoro prezydent chce rozstrzygnięcia w pierwszej turze i skoro rzeczywiście byłoby to tańsze, to może rzeczywiście bardziej uczciwie byłoby z jego strony, gdyby zdecydował się na debatę przed pierwszą turą. To jest, wydaje mi się, krok niewłaściwy, tak jak jeden z wielu. Z jego punktu widzenia. Znaczy, generalnie, jeśli oceniać sztab pana prezydenta Komorowskiego, decyzje, które były podejmowane w ostatnich tygodniach, miesiącach, to tam ze świeczką szukać tych dobrych dla prezydenta jest bardzo dużo błędów. Myślę, że ta narracja mówiąca o tym, Polacy rozstrzygnijmy, to teraz będzie taniej, to jest także coś, co paradoksalnie może nie wpłynąć na podniesienie słabnących słupków popularności prezydenta Komorowskiego, a może spowodować efekt odwrotny w postaci tego, że część wyborców, tych takich bardziej miękkich, a nie twardego jądra elektoratu Bronisława Komorowskiego, może dojść do wniosku, że jeżeli otoczenie pana prezydenta posługuje się tego typu argumentacją, żeby teraz szybko rozstrzygać w pierwszej turze, być może będą poszukiwali innej kandydatury, alternatywnej dla pana prezydenta. Rozumiem, że to oznacza pewną słabość, tak? To oznacza ogólnie słabość, to jest tak, to jest, wydaje mi się, potwierdzenie tego, że zarówno sztab w kancelarii pana prezydenta, jak i sztab Platformy Obywatelskiej były przekonane, że te wybory będą z górki dla pana prezydenta. Okazuje się, że jest bardzo mocno pod górkę i jeszcze nie wiadomo, co na tej górce najwyżej jest możliwe do zrealizowania. No, to wszyscy mówią, że jeżeli prezydent Komorowski stanąłby do debaty przed pierwszą turą, to by stracił. Pytanie jest, jak dużo by stracił? Te sondaże, z którymi w tej chwili mamy do czynienia, pokazują, że w przypadku drugiej tury przewaga jest rzędu kilkunastu punktów procentowych nad Andrzejem Dudą, ale jeśli weźmiemy pod uwagę poprawność polityczną, z którą mamy do czynienia i fakt, że jeszcze nie odbyła się debata z udziałem pana prezydenta, bo pan prezydent unika konsekwentnie, rozmawia wyłącznie z dziennikarzami, to dziennikarzami, co do których ma pewność, że nie zadadzą trudnych pytań. A jeśli dojdzie, a musi dojść do debaty między Bronisławem Komorowskim a Andrzejem Dudą, to nie mam wątpliwości, że tę debatę zdecydowanie na punkty wygra Andrzej Duda. A to wtedy wśród części tych wahających się wyborców może spowodować przesunięcia niekorzystne dla Bronisława Komorowskiego. Więc dlaczego tak naprawdę Bronisław Komorowski w tym momencie, jeszcze przed tą debatą, traci w sondażach? Przypomnijmy, że zaczynał z bardzo wysokiego poziomu, kiedy nie znaliśmy jeszcze dokładnie, kto w wyborach wystartuje, kto będzie między innymi reprezentował Prawo i Sprawiedliwość, ale także Sojusz Lewicy Demokratycznej czy Polskie Stronnictwo Ludowe. No i ten poziom 60-70% wynikał też z tego, że prezydentowi starającemu się o reelekcję jest łatwiej startować w wyborach. Ale ta suma błędów, o której już mówiłem, popełniona przez samego prezydenta, jego otoczenie, strategia bardzo źle obrana przez sztab Bronisława Komorowskiego, spowodowały, że to poparcie znacząco wyparowało i w tej chwili żaden z sondaży nie daje Bronisławowi Komorowskiemu prawdopodobieństwa zwycięstwa w pierwszej turze. Co dla wyborców jest bardziej odpychające, bo mówimy o spadku sondaży, więc możemy tak powiedzieć. Czy te wpadki, o których tutaj mówimy, czy może niechciane decyzje, które uderzały w jakiś sposób w wyborców, czy podniesienie wieku emerytalnego, czy podniesienie VAT-u na przykład? Ja myślę, że koniec kadencji prezydenta Komorowskiego to jest czas na refleksję i coraz większa grupa Polaków zaczyna sobie podsumowywać te 5 lat obecności przedstawiciela Platformy w Belwederze. Choćby sam fakt, że pan prezydent Komorowski bardzo uaktywnił się w ostatnich dniach i tygodniach, jeśli chodzi o inicjatywę ustawodawczą.
przez 4,5 roku był strażnikiem Żyrandola, a teraz w ostatnich tygodniach czy miesiącach nagle stał się bardzo aktywny, zainteresował się wieloma dziedzinami, które były mu co najmniej obojętne przez 4,5 roku. Świadczy o tym, że sztab prezydenta Komorowskiego ma świadomość tego, że ta sytuacja jeszcze sprzed kilkunastu tygodni, pokazująca wyraźne prowadzenie Bronisława Komorowskiego, to już jest passé, to już jest przeszłość, która z całą pewnością nie wróci. No ale sama aktywność to za mało, bo i teraz w tych ostatnich dniach również, można powiedzieć, strzelił sobie Bronisław Komorowski w stopę, choćby na przykład ratyfikując konwencję przemocową. No, strzałów w stopę jest wiele w ostatnim czasie i ciekaw jestem, jak te stopy pana prezydenta wyglądają, bo są z całą pewnością mocno przestrzelone. Tych lapsusów językowych jest mnóstwo, jak wiele. Dzisiaj przypomnijmy Kościerzyn-Koźle. To pozdrawiamy mieszkańców Kościerzyny-Koźla. To zdaje się chodzi o Kędzierzyn-Koźle, proszę Państwa. To jest południowo-wschodnia część województwa polskiego. A jeszcze drugi lapsus dzisiejszy to... No, Airbusy. Airbusy. W chwili ogłaszania jakby wyboru przy przetargu, wyboru dostawcy helikopterów dla wojska. I też miał być to sukces, okazało się, że nic z tego nie wyszło tak naprawdę. No i myślę, że właśnie tego typu elementy każdego dnia konsekwentnie dorzucane przez pana prezydenta Komorowskiego powodują, że postrzeganie jego prezydentury, jego osoby jest takie, a nie inne i powoduje... Czyli jakie? Mniej poważne? Ja myślę, że dochodzi do sytuacji, w której ten obraz niemal idealny pana prezydenta Komorowskiego, z którym spotykaliśmy się przez ostatnie 4,5 roku, nawet dłużej, taka swoistego rodzaju warstwa ochronna, która była wokół pana prezydenta można było przedstawiać wyłącznie pozytywnie. Okazuje się, że teraz w konfrontacji z tym, co widzimy, kiedy pan prezydent Komorowski i jego sztab są zmuszeni do tego, żeby reagować na to, co mówią i robią kontrkandydaci, powoduje, że u coraz większej liczby Polaków dochodzi do refleksji i to jest ta refleksja, która ocenę prezydentury i samego prezydenta Komorowskiego sprowadza z poziomu pozytywnego do poziomu co najmniej neutralnego. Druga tura zakłada, że kandydaci będą wobec siebie konfrontowani, będą się konfrontować ze sobą w jakiś sposób, a to z kolei zakłada pewną swobodę w wypowiedzi, w działaniach, pewną reakcję. Czy tu Bronisław Komorowski da sobie radę z tym? Nie martwić się o to, natomiast biorąc pod uwagę to, w jaki sposób zachowuje się pan prezydent w ostatnich dniach i tygodniach, słusznie, jak dochodzą sygnały, część z jego sztabowców, jego współpracowników obawia się tego, że te reakcje, choćby w debacie z kontrkandydatem, z Andrzejem Dudą, mogą mieć wpływ na przechodzenie części wyborców, tych neutralnych, w kierunku Andrzeja Dudy, kontrkandydata. I o tym za chwilę, bo za chwilę opowiemy też szczegółowo na temat wyników ankiet, które pan ostatnio opublikował. Ale powiedzmy jeszcze, jaki sposób i dlaczego, bo ja nie widzę tutaj jakiegoś strasznego zamieszania, jakiejś strasznej paniki w obozie, w sztabie Bronisława Komorowskiego, w związku z tym, że te sondaże jednak cały czas spadają, że Bronisław Komorowski ma jednak problem z tym, żeby wygrać w pierwszej turze. Tej paniki jeszcze nie ma, dlatego że jest w jakiejś mierze liczenie na to, że jest ta dogrywka, tak? Ta druga faza, kiedy prezydent będzie miał możliwość bezpośredniego starcia ze swoim kontrkandydatem, z Andrzejem Dudą. Tym niemniej te sygnały, które docierają do nas, potwierdzają to, że są w dużej mierze obawy, że pan prezydent Komorowski może sobie choćby w debacie nie poradzić, a ona będzie miała, moim zdaniem, bardzo duży wpływ na ostateczny wynik głosowania. Czy spotkania z wyborcami w terenie na końcówkę kampanii wyborczej to jest dobry pomysł dla obu kandydatów? Jeśli chodzi o to, co się wydarzy jeszcze przed pierwszą turą, to tutaj pamiętajmy o tym, że pan prezydent Komorowski i jego sztab zakładają, że to ostatnie kilka dni to będzie aktywność pana prezydenta z racji świąt, które mamy 2, 3 maja, potem 8. Urzędnicza, krótko mówiąc. Tak, będzie to w dużej mierze kampania urzędnicza, natomiast w przypadku Andrzeja Dudy to myślę, że to będzie dalej objazd po Polsce, bezpośrednie spotkania z wyborcami, który
ze sposobu prowadzenia kampanii okaże się bardziej skuteczny, czy ten urzędowo-telewizyjny, czy ten w kampanii bezpośredniej okaże się już 10 maja. Czyli jak wygląda te proporcje w tym momencie? Jak wyglądają proporcje, jeśli chodzi o ankiety? Prezydent Komorowski może liczyć na ten moment na poparcie w granicach 46%. To jest cały czas około 4-5 punktów procentowych, za mało, żeby wygrać w pierwszej turze. Ma co prawda bezpieczną przewagę nad Andrzejem Dudą, który w tej chwili może liczyć na 29, 29,5, maksymalnie 30% poparcia. Przy czym bardzo ważne jest to, co się dzieje od miejsca trzeciego dalej. Jak będą się dlatego, że nic nie wskazuje na to, żeby zagrożona była pozycja druga Andrzeja Dudy. Jeśli dojdzie do drugiej tury, to już dzisiaj z bardzo, bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że będzie w niej i Bronisław Komorowski, i Andrzej Duda. Natomiast cały czas nie wiemy, co się wydarzy na miejscu trzecim, czwartym czy piątym. W ostatnich dniach obserwujemy wzrost poparcia dla Pawła Kukiza i on powoli zmierza do tego, żeby zapewnić sobie trzecie miejsce na podium, aczkolwiek różnica między, w poparciu między nim a kolejnymi kandydatami, czyli Januszem Korwin-Mikke, Adamem Jarubasem z PSL-u czy Magdaleną Górkę z SLD nie jest na tyle duża, żeby już dzisiaj można było ostatecznie rozstrzygać, kto będzie na trzecim miejscu. A mówię nieprzypadkowo o tym poparciu dla kandydatów z pozycji trzeciej, czwartej, piątej czy szóstej, dlatego że to wyborcy tych kandydatów w dużej mierze zdecydują w przypadku dogrywki drugiej tury, jaki będzie jej ostateczny wynik. Czyli ważne jest to, kto będzie trzeci, dlatego że wyborcy tego kandydata będą decydować także po części drugiej turze, na kogo przerzucą swoje głosy, o ile pójdą do wyborów. Wiemy dokładnie z rozkładu, jak to wygląda, że Bronisław Komorowski może liczyć z tych kandydatów od miejsca trzeciego do miejsca jedenastego na większość elektoratu Janusza Palikota, tylko na część wyborców Magdaleny Ogórek, część wyborców Adama Jarubasa. I to jest, to powinno dać około 3, 4, 5 punktów procentowych. Jeżeli sumujemy sobie z obecnym poparciem, przy założeniu, że ci, którzy głosują na Bronisława Komorowskiego w pierwszej turze, zagłosują także w drugiej, to dawałoby poparcie dla prezydenta w granicach 50, 51, maksymalnie 52%. Z kolei łatwiejszą sytuację ma Andrzej Duda, dlatego że z tych samych pomiarów wynika, że większość wyborców tak zwanych antysystemowych, czyli tych, którzy dzisiaj kierują swoją uwagę i są gotowi oddać głos na Pawła Kukiza, na Janusza Korwin-Mikke, są gotowi przerzucić te głosy właśnie na kandydata Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, ale także stosunkowo duży odsetek obecnych wyborców Magdaleny Ogórek i Adama Jarubasa rozważa możliwość głosowania na Andrzeja Dudę. To oznaczałoby w sumie, że z tych 29-30% Andrzej Duda mógłby urosnąć o kilkanaście punktów procentowych, a to by oznaczało, że jeszcze przed debatą między pierwszą a drugą turą szanse obu kandydatów wyrównałyby się. To znaczy, że przed głosowaniem w drugiej turze i jeszcze przed debatą szanse były, tak jak pan powiedział, szanse byłyby wyrównane, w miarę wyrównane. Czy debata by coś mogła tutaj zmienić? Moim zdaniem byłaby kluczowa. Byłaby kluczowa i mogłaby doprowadzić do sytuacji, która w tej chwili nie mieści się w głowach, nie jest zakładana w scenariuszach obozu rządzącego, Platformy Obywatelskiej, a mianowicie scenariusza, w którym Andrzej Duda wygrywa nieznacznie drugą turę głosowania z Bronisławem Komorowskim. Tylko dlatego, że wygrałby debatę? Myślę, że w sytuacji, w której przed debatą poparcie dla Komorowskiego i Dudy byłoby mniej więcej na tym samym poziomie, to ta debata mogłaby rozstrzygnąć o punkcie czy dwóch na korzyść któregoś z nich. No dzisiaj zakładam w ciemno, że w tej debacie zdecydowanie lepiej wypadłby Andrzej Duda, wobec tego on jeszcze tym bardziej zmniejszyłby dystans do Bronisława Komorowskiego i mogłoby się okazać, że ostatecznie o tym, kto zostanie prezydentem, mogłaby rozstrzygnąć jeszcze mniejszy odsetek wyborców niż to miało miejsce 5 lat temu. Dlaczego w ciemno Duda miałby wygrać tę debatę? No, każdy, kto obserwuje choćby krótkie wypowiedzi pana prezydenta, bo te dłuższe są wyłącznie czytane z kartki, widzi, że pan prezydent sobie wyraźnie nie radzi z komunikacją. Radzi sobie tylko wtedy, kiedy dziennikarz po drugiej stronie stołu jest ustawiony i ma przygotowane łatwe pytania. W sytuacji, w której to by była debata
nie tylko na zasadzie prezentacji kandydatów bezpośrednio do kamery, do widzów, ale też byłaby interaktywna, w sensie możliwości ścielania się poglądów jednego i drugiego, no to tutaj wydaje się, że o wiele bardziej elokwentny, świeższy, lepiej przygotowany może być Andrzej Duda. No przy takim rozwoju wydarzeń nie mogę nie zadać pytania, co się stanie z obozem władzy, jeżeli Bronisław Komorowski przegra te wybory. No to byłby bardzo duży wstrząs, biorąc pod uwagę jeszcze to, że trzeba oglądać też bardzo dokładnie słupki, nie tylko związane z nadciągającymi, zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami prezydenckimi, ale przecież 11 maja, tuż po zakończeniu, a jeśli będzie druga tura, to 25 maja na dobrą sprawę rozpocznie się kampania przed wyborami sejmowymi. Tutaj też dochodzi do bardzo ciekawych zmian i myślę, że w sytuacji, w której gdyby zdarzył się wariant taki, że Andrzej Duda jednak wygrywa nieznacznie wybory z Bronisławem Komorowskim i jeśli popatrzeć, że SLD czy Lewica idzie wielkimi krokami do zaniknięcia, jeśli chodzi o udział na wiejskiej, jeśli chodzi o reprezentację na sejmową, to mogłoby się okazać, że Platformie Obywatelskiej w nowym rozdaniu zabrakłoby silnego współkoalicjanta do tego, żeby rządzić Polską dalej. Ale PSL mógłby być taki, mógłby mieć taki wynik jak ostatnio w samorządowym? Ja zakładam sytuację, w której Platforma utrzymałaby to poparcie, które miała w ostatnich wyborach, czyli 4 lata temu. PSL owszem może utrzymać swój wynik na poziomie 6,5-7, może nawet do 8%, ale to arytmetycznie mogłoby być mniej niż ten stan, którym obecnie dysponuje koalicja rządząca. I myślę, że kluczowe byłoby to, czy kandydat Paweł Kukiz, który zmierza do trzeciego miejsca w wyborach prezydenckich, zdołałby w ciągu kilku miesięcy zbudować na tyle szeroką koalicję, żeby wejść do Sejmu, powtórzyć choćby swój wynik z wyborów prezydenckich, bo to by oznaczało nową jakość. To by oznaczało, że ta Zjednoczona Prawica wokół PiS-u ma możliwość budowania koalicji z takim partnerem, jakim jest Paweł Kukiz i jego otoczenie. A co z nową partią pana Frasyniuka, Balcerowicza, pana Petru? A właśnie się tworzy. Nie traktuję tej inicjatywy poważnie. To jest raczej moim zdaniem taka próba chyba wzmocnienia swojej pozycji względem tego obozu liberalnego kojarzonego z Platformą Obywatelską. Nie sądzę, żeby udała się reaktywacja politycznej trupiarni, jaką jest Unia Wolności w postaci takich osobistości jak Leszek Balcerowicz, Ryszard Petru, Władysław Frasyniuk. To są ludzie, którzy w polskiej polityce już byli. Oni zostali wyeliminowani z gry politycznej w roku 2001. Od tamtego momentu w polskim Sejmie oficjalnie nie zasiadają przedstawiciele Unii Wolności, a tej partii w ogóle nie ma. Natomiast próba reaktywowania tego środowiska moim zdaniem nie jest możliwa. Być może chodzi o to, żeby pan Petru czy pan Frasyniuk, tęskniący za miejsce na wiejskiej, mieli dostać lepsze, dobre miejsca wchodzące z listy Platformy Obywatelskiej w wyborach jesiennych. Czyli jakieś targi w tym obozie rządzącym, liberalnym są i to dosyć duże tarcia. Targi są, bo ta partia oczywiście, gdyby jednak wystartowała, byłaby sporym zagrożeniem dla Platformy Obywatelskiej. Szanse na przekroczenie progu 5% oceniam, że są bardzo niewielkie, ale urwanie 3-4% byłoby znaczące z punktu widzenia konstrukcji koalicji powyborczych jesienią tego roku. Dziękuję bardzo za udział w programie, panie Marcinie. Marcin Parladę, politolog. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Program Polski, punkt widzenia 21.40, jak zwykle, z panem Bogiem.